Siemanko, z tej strony Anioł, a w tym odcinku zajmiemy się obiecaną tier listą. Jeśli ktoś śledzi scenę międzynarodową, to mogliście zauważyć już takie tier listy. Ja ją zapowiedziałem już kilka dni temu. No i co? No i oczywiście podjebali perfidnie tak innowacyjny i tak niespotykany pomysł. Zwykle mogliśmy być świadkami, że to Polacy inspirują się innymi twórcami. Jednak w przypadku Call of Dragons odwróciliśmy ten trend. Jestem z siebie dumny, myślę, że zasłużyliśmy na lajka, na suba, jeśli jeszcze tego nie robisz, a interesują cię treści. A teraz już tak na poważnie, przejdźmy do tier listy. Z tymi umiejętnościami będziemy lecieli po kolei. Jasnowidz, podzbieranie, dlatego do śmieci. Druga umiejętność również podzbieranie, więc kolejna umiejętność do śmieci. Umiejętność trzecia, skrzydlate objęcie. Prędkość marszu jest zawsze przyjemna. Zmniejszenie obrażeń o 10%. Też jest całkiem spoko. Ale na razie damy to w sytuacyjnych, z tego względu, że tutaj są naprawdę ciekawe umiejętności. Jak doskonale wiecie, mamy 5 monolitów, dlatego postaram się do S-tieru dać jedynie 5 umiejętności. Kolejna umiejętność, formacja powietrzna. Obronę dostajemy tylko, gdy Legion składa się z jednostek latających. Niby ta umiejętność jest sytuacyjna, ale chyba dam ją do śmieci póki co. Zobaczymy, jak będzie wyglądała całość. Wtedy może wprowadzę jakieś zmiany, takie ostatnie muśnięcia, ale póki co będziemy bardzo restrykcyjni. Umiejętność numer 5, znak snów. Kolejna umiejętność do śmieci. Po pierwsze, można aktywować ją raz na 5 sekund. Po drugie, mamy 20% szans. Nawet gdybyśmy mieli co sekundę 20% szans na aktywację, i tak trafiłaby do śmieci. Jest znak snów. Kolejna umiejętność, tarcza Wealda. 10% ataku dla magów, 10% PZ. Spoko umiejętności, myślę, że tę umiejętność już będziemy mogli dać do sytuacyjnych. No bo zależy, jeśli gracie magami, jeśli mainujecie magów, to myślę, że któryś z waszych legionów na pewno z tej umiejętności skorzysta. Umiejętność siódma, światło Sorlanda. Chyba każdy się zgodzi, że jest to jedna z najpotężniejszych umiejętności, jakie mamy w tej puli. 30% obrażeń od umiejętności bohatera, 30% premii do akumulacji szału, gdy nasz legion liczy ponad 50% jednostek. Całkowity S-tier. Każdy tę umiejętność będzie miał i wy też musicie. Kolejna umiejętność, przerażający ryk. Teoretycznie spoko dla piechoty, ale jest umiejętność zdecydowanie lepsza dla piechoty. Dlatego ogólnie damy ją do śmieci, chyba że ktoś mainuje bardzo dużo piechoty. Wtedy być może się przyda nawet ta umiejętność, ale ta tier lista jest dla takiego typowego gracza, który gra 4, może 5 legionami dystansowymi. Osobiście uważam, że każdy powinien wychodzić również jednym legionem piechoty, dlatego ta tier lista będzie bardziej skierowana dla takiego gracza, który gra 4 marszami dystansowymi i jednym legionem piechoty. Wróćmy do dalszych umiejętności. Mistrzyni Zielonych Łodzi. 15% ataku fizycznego, 10% prędkości marszu. Całkiem spoko umiejętność. Dlatego póki co damy ją do sytuacyjnych. Jeśli ktoś gra strzelcami, na pewno któryś legion ucieszy się z tej umiejętności. Kolejna umiejętność, przymrożenie. Legion zadaje 15% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. Powiedziałbym, że taka spoko umiejętność. Każdy legion, który zadaje obrażenia, całkiem spore obrażenia od umiejętności bohatera, może z tego skorzystać. Dlatego póki co damy tę umiejętność w sytuacyjnych. Jeśli ktoś gra magami, na pewno gdzieś to wciśnie, ale na samym starcie, jeśli dostaniecie tę umiejętność, możecie ją również dać na przykład dla Niko zamiast inżynierii, jeśli nie macie jeszcze innych, lepszych umiejętności. Więc ta umiejętność znajdzie swoje zastosowanie nawet u strzelców, a nawet u kawalerii. Umiejętność następna, lodowaty knebel. W trakcie bitwy legion ma 20% szans na przerwanie obrony magicznej i zamrożenie celu. Przerywamy maksymalnie o 20% i zmniejszamy prędkość marszu o 20% na 3 sekundy.
Ogólnie ta umiejętność jest do śmieci, nawet dla tych, którzy grają magami. Z tego względu, że gdy już jeden z waszych sojuszników przerwie obronę magiczną Legionu Wroga, to wy i tak nie będziecie mogli przerwać tej obrony magicznej, więc będziecie mieli pustą, martwą umiejętność. Na pewno, a pewnie wielu graczy weźmie tę umiejętność, bo pomyślą, że jest dobra, więc wy jej tak naprawdę nie będziecie potrzebowali, bo już inni tę obronę waszym wrogom przerwą. Wy będziecie mogli skupić się na czymś istotniejszym, na obrażeniach albo na przeżywalności. Umiejętność następna, stalowa strażniczka. Nasz legion zadaje o 15% więcej obrażeń od kontrataku oraz, jeśli jest to legion piechoty, zyskuje 15% HP. Świetna umiejętność dla każdego rodzaju piechoty, dlatego znajdzie się w estierze. Poza tym, tak jak mówię, moim zdaniem każdy powinien grać przynajmniej jednym legionem piechoty, dlatego ta umiejętność jest must have. Dalej, hartowana kora, umiejętność pod garnizon, która gwarantuje nam 10% HP. Ogólnie do śmieci jest dużo więcej fajnych umiejętności, które w ogólnym rozrachunku dadzą nam więcej statystyk. Umiejętność kolejna, ostrze obserwatora. Po dołączeniu do bitwy twój legion zyskuje pasję, która zwiększa naszą akumulację szału o 40% na 5 sekund. Efekt można aktywować raz na 30 sekund. Przez 5 sekund, nawet jeśli będziemy mieli plus 50% akumulacji szału, wtedy naturę będziemy zyskiwali dodatkowo 50 punktów szału. Przez 5 sekund przyspieszy nas to o 2 sekundy. W sumie na 40% możemy to liczyć, bo to będzie przyspieszenie pierwszego rzutu umiejętności o 2 sekundy. Więc teoretycznie niby spoko, ale moim zdaniem umiejętność do śmieci, gdyż są zdecydowanie lepsze. Poza tym cooldown tej umiejętności jest bardzo duży. To jest aż 30 sekund przerwy. Gdy walczycie, użyjecie raz szybciej umiejętności o 2 sekundy i tylko tyle. Naprawdę granie warta świeczki moim zdaniem. Kolejna umiejętność, pobudzona krew. 10 punktów życia dla kawalerii, 20% ataku fizycznego. Dla jednostek kawalerii naprawdę dobra umiejętność, ale że nikt kawalerią praktycznie nie gra, dlatego damy ją tutaj do śmieci, aczkolwiek jeśli mainujecie kawalerię, to śmiało możecie tę umiejętność dać. Czy to do rali, czy to do garnizonów, na pewno i tak będzie lepsza od hartowanej kory. Kolejna umiejętność, prowokacja. Nasz legion w terenie zadaje 20% więcej od normalnego ataku oraz otrzymujemy 10% mniej obrażeń od umiejętności bohatera. Jeśli chodzi o strzelców, to na pewno dałbym ją tutaj, ale że to jest taka uniwersalna tier lista, dlatego jest to umiejętność sytuacyjna, zależy od tego, czym gramy. Ale nawet magowie skorzystają z mniejszych obrażeń od umiejętności bohatera i z tego zwiększonego ataku. Pamiętajcie o tym, że magowie również zadają obrażenia od normalnego ataku, a mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina. Kolejna umiejętność, balista Greymara. Mamy zwiększone obrażenia od normalnego ataku o 20% oraz zwiększone obrażenie od kontrataku o 20% na 5 sekund. Aktywować umiejętność możemy raz na 7 sekund. Ogólnie nawet w przypadku strzelców tę umiejętność damy do śmieci. No i została ostatnia, trójka, seno pokoju. Podczas zgromadzenia normalne ataki mają 50% szans na zmniejszenie obrony fizycznej celu o 15% na 3 sekundy. Bonus praktycznie stały, ale ogólnie umiejętność słaba, są lepsze. Przedostatnia umiejętność, łaska wyroczni. Mamy 15% więcej ataku w terenie oraz nasz legion odnosi o 15% mniej obrażeń od umiejętności bohatera. Moim zdaniem bardzo dobra umiejętność, szczególnie że ten sezon, gdy nie mamy zwiększonego ataku na strzelcach, podejrzewam, że magowie będą siali spustoszenie, dlatego zmniejszanie obrażeń otrzymywanych od umiejętności bohatera na pewno przyda się każdemu naszemu legionowi. Ostatnia umiejętność, błogosławieństwo odnowy, zwiększa PZ naszego legionu 20% oraz jego maksymalną liczebność o 7%. Co tu dużo gadać, 20% HP, dużo, bardzo dużo, trochę zwiększona pojemność legionu. Naprawdę świetna umiejętność. Tę umiejętność dałbym nawet na drugim miejscu. Może w tej kolejności byśmy ustawili.
No i teraz tak, w Estierze miało być 5 umiejętności, na razie są 4. Z takiej racji, że ja mainuję strzelców, myślę, że dałbym tutaj prowokację mimo wszystko. Zwiększenie obrażeń od normalnego ataku, zmniejszenie obrażeń od umiejętności bohatera. Te bonusy na pewno się przydadzą, szczególnie, tak jak mówiłem wcześniej, w sezonie, gdzie magowie prawdopodobnie będą królowali. Dlatego zmniejszanie otrzymywanych obrażeń od umiejętności bohatera biorę tutaj w ciemno. Tak prezentowałaby się moim zdaniem top 5 umiejętności dla strzelców. Oczywiście mam jedną umiejętność dla piechoty, bo tak jak mówię, uważam, że każdy powinien mieć w zanadrzu jeden legion piechoty na polu walki, żeby innym legionom piechoty było po prostu lżej. Gdybym mainował magów, to prawdopodobnie i tak zostawiłbym te umiejętności w takim porządku. Ewentualnie dla magów mógłbym zamienić prowokację w zamian za tarczę Wealda. Tu mamy 10% ataku, 10% HP. Moim zdaniem dużo lepsze niż premia do zadawanych obrażeń od umiejętności bohatera. HP jest naprawdę najważniejszą statystyką w tej grze. Także ja tak bym widział te umiejętności. Dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. W tym filmie to by było na tyle. Trzymajcie się. Elo.